Ona 5 razy już dzwoniła. No, widzicie. Kurwa, telefon mi drżał. Już wiedziałam, że ona będzie. Jestem, już lecę, no. Bo ja tu wywiad, kurwa, udzielam. Decydentów, kurwa, polskich. Dobra, lecę do ciebie. Przed drzwi. No, na razie. Dobra, wyjdę, no, na razie. Witam was wszystkich na kanale Polish Fitness Freak. Generalnie należy wam się lekkie wyjaśnienie, zanim zobaczycie cały pierwszy materiał tutaj z targów FIWE, generalnie ze Słodkiewicz Classic, czyli wywiad z Mariuszem Tomczukiem. Jakiś czas temu dawałem informację, że zamykam ten kanał, ten projekt i generalnie tak miało być, ale stwierdziłem, że jednak zrobię reaktywację tego projektu z tego względu, że no jednak nie ukrywajmy, że duża część mnie nadal jest związana tutaj jest typowo z branżą i ten kanał dalej będzie funkcjonował jednak, tylko że będzie właśnie takim jak gdyby częścią mojej działalności Genetic Cheaters, czyli mój nowy projekt dalej będzie tworzony i tam będzie sama merytoryka, a na Polish Fitness Freaku skupimy się typowo właśnie na kulturystyce i fitness, generalnie na kulturystyce głównie, czyli właśnie jakieś wywiady, relacje z zawodów w przyszłości, kiedy już będę mógł znowu funkcjonować, bo na ten moment przypominam cały czas rekonwalescencja po wyrostku, także nadal w ogóle nie trenuję. Więc mam plan taki, że po prostu w przyszłości, kiedy już będę normalnie funkcjonował, się szykował, to oczywiście do różnych zawodów, to oczywiście też materiały z cyklu Personal Olympia, czyli generalnie to, co było zawsze. Teraz następne zawody będą w Grodzisku, Mistrzostwa Wielkopolski, tam też mam zamiar się pojawić, zobaczymy, co tam się uda nagrać. Później oczywiście NPC, no jest tego trochę, także trochę będzie się działo. Wywiady, mówię, z zawodów, może również jakieś żelazne debaty w przyszłości, jak uda się pogarniać pewne kwestie życiowe i też właśnie jakieś vlogi. Także na PFF-ie nie będzie jakiejś takiej turbo systematyki, ale na pewno w okresach sezonów startowych materiałów będzie więcej. Także co, zapraszam i lecimy już z Mariuszem. Musiałem to wyjaśnić, żeby wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Hej. Backstage zawodów Słodkiewicz Classic, a ze mną sam Mariusz Tomczuk, nasz w sumie chyba najnowszy pro. Także nie przedłużając, spoko. Nie przedłużając, tutaj mamy hardkorowe warunki, właśnie dziewczyny schodzą ze sceny. Mariusz, może powiesz, kiedy twój debiut w pro, czy to już w ogóle planujesz? I jak wygląda u ciebie aktualnie okres, co ty robisz, masę, redukować to raczej nie redukujesz, ale czy budujesz jakąś masę, czy masz teraz roztrenowanie, jak to wygląda? Słuchaj, przede wszystkim witam wszystkich. Roztrenowanie to ja miałem przez ostatnie pół roku gdzieś mniej więcej, więc teraz w końcu wszedłem na swoje tory, od 3 tygodni normalnie trenuję, jem i coś tam robię, no takie typowe masowanie już zaczynam w zasadzie. Trzeba tej masy trochę dodać, zbudować parę kilogramów. A co do startów, no nie wiem, może połowa roku przyszłego. Wiesz, czas mnie nigdzie nie goni, ale wiem, że gdzieś tam trzeba by było się pokazać. Co prawda, jak cały czas podkreślam, znam swoje miejsce w szeregu. Wiem, że dużo mi jeszcze bardzo brakuje do chłopaków, którzy startują w kategorii Open. Ale kurczę, fajna przygoda, czemu nie spróbować, nie pojechać gdzieś za granicę i nie stanąć z jakimiś tam znanymi prosami na scenie. Ale bardziej celujesz w starty w Europie, czy jednak myślisz, żeby zacząć już śmigać od razu do Stanów i w różne rejony świata? Słuchaj, Stany tam za bardzo się nie różnią niczym od zawodów w europejskich, wiesz, i w Europie mogą przyjechać wszyscy z czołówki, a jeżeli chodzi o Amerykę typowo stricte, nie na wszystkich zawodach startuje Sean Roden czy tam inni czołowi, więc można też trafić zawody, które są mniej obstawione. Ale kurde, no nie oszukujmy się, poziom, czy będzie to Europa, czy będzie to USA, i tak będzie pewnie, wiesz jaki, no astronomiczny. No pro jednak zawsze będzie pro, nie? No tak, dlatego mówię, no mi jeszcze dużo brakuje, robię na razie swoje, zobaczymy co z tego wyjdzie. Wiem, że no, trzeba stanąć na scenie i dopiero się porównać. A powiedz mi, bo ty się pewnie orientujesz, jak już będziesz miał ten pierwszy start, to ty musisz jakoś regularnie się na tej scenie pojawiać, żeby mieć cały czas tą kartę aktualną, jak to wygląda? Wiesz co, podejrzewam, że trzeba na pewno wykupić kartę i podpisać kontrakt, ale jak to wygląda technicznie na razie nie mam pojęcia, bo się nie dowiadywałem nawet. Okay. Dobra, to teraz przejdźmy do zawodów, na których jesteśmy. Słodkiewicz Classic, 2. edycja. Na poprzedniej też byłeś. Byłeś? Nie. Nie było cię. Ale generalnie na pewno obserwowałeś, więc widziałeś jaki był mniej więcej poziom. Jak porównując tamto co widziałeś na ekranie do tego co widzisz tutaj i generalnie patrząc na inne imprezy,
chociażby na Mistrzostwa Polski, które niedawno były w Kielcach, a tam byłeś. Porównując poziomy, jak to wygląda tutaj dzisiaj według Ciebie? No w końcu dopisała frekwencja, czyli tak jak to bywało w latach tam 2016-17, kiedy tych zawodników było sporo, to i mamy w końcu chyba ponad 400 osób, tak? Więc już solidna ilość zawodników i kategorie o tym mówią, bo jest po 15-16 na kategorię, więc bardzo fajnie, cieszę się, że czy to Polski Związek, czy NPC, czy PCA, ważne, że coś się dzieje, że są ludzie, że startują i ja tam nie jestem taki, że tam dzielić się na lepszych, gorszych, że te federacje, czy tamte. Ważne, że są zawody, że możemy startować i ludzie startują i chcą to robić. To jest najważniejsze. Te zawody jeszcze nie wiem, ale myślę, że będą fajne. Widać, że Radek robi robotę, samo jego nazwisko przyciąga tutaj rzesze ludzi, co widzimy przecież po frekwencjach Mistrzostwach Polski, gdzie ponoć bardziej prestiżowe, znaczy ponoć, no, Mistrzostwa Polski prestiżowe zawody, Słodkiewicz Classic to są zawody związkowe, ale komercyjne, a przyciągnęły 3 razy chyba więcej zawodników niż na Mistrzostwach Polski, więc Radek robi samym nazwiskiem robotę i ludzie widać chcą u niego startować. Fajnie, że tak się rozwija i tylko się cieszyć, że idzie w tą stronę. Znaczy generalnie to się też potwierdza to, co mówisz, bo jutro jest Puchar Polski i na Pucharze jest podobno połowa zawodników tych, co są dzisiaj. Tak, bo ode mnie też chłopaki, którzy dzisiaj wszyscy startują, jutro tylko jedna osoba z 5 startuje na Pucharze Polski. No dobra, to jak już to powiedziałeś, to zaczepimy o kolejny temat, który chciałem poruszyć. Spełniasz się aktualnie również jako trener, widać, że coraz więcej osób, które prowadzisz, to są właśnie zawodnicy, coraz więcej na Instagramie widać, też wstawiasz chłopaków, także może powiesz, kto od siebie dzisiaj tutaj startuje. Dzisiaj, w jakich kategoriach? Dzisiaj mamy 4 kulturystów, 2 w 90, 1 95 i 4 powyżej 100 i jednego chłopaka w men's physique, czyli w spodenkach. To jest akurat aktualny wicemistrz Polski. No tutaj też liczymy na medale, bo forma jest poprawiona. No, chłopaki, wszyscy, którzy startowali ostatnio, czyli tam chyba w Strzegomiu 2 chłopaków poprawiło swoje formy i zobaczymy, no. Nie ma co, wiadomo, rozdawać medali, ani robić też tutaj za mocnych nadziei nikomu, ale trzeba być dobrej myśli. Po to się przyjeżdża na zawody, po to chłopaki startują, po formy poprawiają, zobaczymy. To na koniec, czego możemy się spodziewać w najbliższym okresie Twojej współpracy z Trekiem, jeżeli chodzi o nowe nagrywki? O, panie, właśnie dobrze trafiłeś, bo jak widzimy na targach Treka nie ma, bo skupiliśmy się trochę na naszym innym wydarzeniu, naszym challenge'u, który już 29 września będzie miał swoją premierę i powiem Wam, że jest masakryczne sztosiwo, ja się nie mogę doczekać. To jest pokłosie tego naszego, nie wiem czy tam kojarzycie, wyjazdu w Sudety, może już teraz mogę zdradzić, parodniowego i rzeczy, które tam robiliśmy. Nie mogę na razie mówić, o co chodzi, powoli będziemy zdradzać kulisy, ale 29 września jest premiera i myślę, że świat się zatrzęsie, ten przynajmniej polski. No dobra. To dzięki Ci wielkie. Dziękuję. Nie będę Ci więcej czasu zajmował, bo tam za nami z tyłu są właśnie chłopaki od siebie, a wiem sam, że wkurza to, jak mam jakieś pytanie, a trener jest niedostępny, także leć do nich. Leć. Dzięki wielkie raz jeszcze. Dziękuję. Hej. Tam niektórzy płakali, że zamknięte są siłownie. Ja jednak wystarczyła mi sztanga, jakieś odważniki i 2 razy trenowałem w tygodniu te nogi.